bo widzę, że jesteś niewyspany. No maksa, co my tu robimy? Pogoda piękna, pewnie jakaś gwiazda czeka na nas w środku. Myślisz? Jest szczerze, że jakiś ekspert. To zobaczmy. No dobra. Cześć. Cześć, Agnieszko. Cześć. Witam, Marcinie. Hej. Pięknie tutaj serdecznie. Jest, ale po co nas tutaj dzisiaj przywołaliście, tak, powiedziałbym, zawołaliście? Taki parski szyk troszkę. Jesteście tutaj z powodu misji specjalnej. Dzisiaj w hotelowym temacie skoncentrujemy się na najważniejszym elemencie wyposażenia każdego hotelu. Na łóżku. Przede wszystkim musimy skoncentrować się na tym, jak różne potrafią być te produkty w każdym z hoteli, które będziemy dzisiaj oglądać. Różne, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o wygodę, o konstrukcję, jeżeli chodzi o przeznaczenie. Agnieszka, to co? Chodź ze mną do łóżka. Go to bed. Zobacz. Ja mogę. Nogi się nie sterczą? Nie, nie sterczą mi. Zobacz, jak fajnie to łóżko amortyzuje. Myślę, że to też jest ważne, bo łóżko nie może być ani za twarde, ani za miękkie. Czyli w sumie do seksu się nadaje. O, bardzo dobrze. I jest ciche. Zobacz, słyszysz coś? To sprawdźmy zatem. Czy jest czyste? Jak się sprawy mają? Mhm. Chodź, 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 pokaż. Bo wygląda na to... Czysto. Że jest bardzo czysto. Tu jest jakiś włos, ale to jest mój. Jest okej. Jak dla mnie, w porządku. Na romantyczny weekend dla pary, która jeszcze w różowym anturażu chciałaby jest spędzić. Jest baby. Tak, to myślę, że polecam. Sam raz. Idziemy dalej. Don't leave me. Słuchaj, myślę, że to jest fantastyczny patent dla młodych ludzi, którzy nie mają za dużego budżetu i chcą jakoś, wiesz, mile i intensywnie spędzić czas. Być może niespodzianka dla dzieciaków, bo dla nich to jest po prostu historia niewyobrażalna. Statek kosmiczny, no wszystko możesz sobie tutaj wymyślić, domek na drzewie i tak dalej. Dla rodzin z dzieckiem, no myślę, że to nie jest komfortowa sytuacja. Pary, które liczą na odrobinę intymności, prywatności, odpada. Ale generalnie jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Mnie to wprowadza w bardzo pozytywny stan. Jest to na pewno ciekawe, ale to też trzeba sobie podkreślić, że chyba najtańsza opcja noclegu w dużym mieście. Ja absolutnie bym się nie obraził, gdyby mi przyszło spać w takim miejscu. Ale na przykład mam pomysł, zrobienie imprezy urodzinowej. Zapraszasz najbliższych przyjaciół, słuchaj, tutaj jest impreza, a potem kto chce idzie spać do kapsuły. No to co, no dobranoc. Tak, już? Mhm. To sygnał. Czyli trzy klaśnięcia, trzy stuki, to dobranoc. Uwaga. No to pa. Pa, pa. Jesteśmy w samym ścisłym centrum Warszawy, po prawej stronie. Dokładnie. Zamek Królewski. Widzimy buduje ścianę się choinka, tego Zamku Królewskiego. Kolumna Zygmunta, tutaj proszę bardzo rynek. A to my jest genialna lokalizacja. Jesteśmy w jakiejś takiej dziwnej, rustykalnej przestrzeni z hinduskim takim dziwnym materiałem na dłuższym tle. Jest trochę ludowo, jest łowicko. Myślę, że dla obcokrajowców to jest genialna sprawa. Oni są w samym sercu Starego Miasta. Josephine Baker. Polubiłabym to łóżko z racji tego, że jest wygodne, a po zwiedzaniu, po kilometrach, które mamy w nogach, jest to idealna sprawa. I zawsze można powiedzieć, że spałam w łóżku z baldachimem. No tak, ale nic tu więcej nie porobisz, bo łóżko skrzypi. Ale ja tu przyjechałam zwiedzać. Ale nigdy nie wiesz, co się wydarzy wieczorem. A, że spotkam jakiegoś fajnego turystę i on tutaj ze mną proszę przyjdzie. Proszę cię, męża masz. No, ale ja mówię w imieniu turystów, którzy tu przyjadą. Nie swoim. Ja się nie mieszam. No powiem ci, Agnieszko, że słodko ten Marcin wygląda, ale żeby bić cię, poduszką nawet, w ciąży. Dlatego bał się cię no przyjść do naprawdę, studia. Ale naprawdę dobrze, że go dzisiaj nie ma. Testować inne łóżka hotelowe, ale już nie ze mną. Jak ty weszłaś do tej kapsuły z tym brzuszkiem, powiedz. O własnych siłach, nikt mi w tym nie pomagał. Także to jest drabineczka, wszystko okej. Okay. Dałam radę. No właśnie, łatwiej przetestować łóżko niż kapsułę. Jak to jest z tą rezerwacją hotelu przez na przykład internet. Czy to jest bezpieczne? Czy to jest bezpieczne przede wszystkim? Jak najbardziej. To jest przede wszystkim bezpieczne i wygodne. To pozwala
zaoszczędzić dużo pieniędzy w procesie. Ale to co najważniejsze. Ale dlaczego jest taniej? W wielu przypadkach tak, jak najbardziej. Dlaczego? Tak funkcjonują tego rodzaju. Taniej niż w hotelu, tak? Taniej niż z innych ogólnie dostępnych kanałów. Taniej niż gdybyśmy zadzwonili na przykład do hotelu i powiedzieli, chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy. To jest taniej wielokrotnie czy drożej? Tak, wielokrotnie tak. Hotele organizują różnego rodzaju promocje i one przekazywane są klientom za pośrednictwem takich kanałów internetowych, jak chociażby nasz. No, najważniejszym tutaj plusem jest ten szalony wybór. Można dopasować sobie hotel dokładnie do swoich konkretnych wymagań. I plusem są opinie, które ja zawsze czytam, kiedy rezerwuję w internecie. Opinie są podstawą. Bo często one są negatywne, ja wiem, że są prawdziwe, że są prawdziwe opinie gości. Ważne jest to, żeby zwracać uwagę na te opinie, które rzeczywiście zostały pozostawione przez gości, którzy faktycznie, tak jak Agnieszka i Marcin, testowali dany produkt. I wtedy są wiarygodne. Tak, bo jak ja widzę plusy i minusy, to wiem, że ktoś tam był po prostu, coś zauważył. A proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście nie ma znaczenia, czy rezerwujemy hotel w ostatniej chwili, czy z dużym wyprzedzeniem ta cena zawsze będzie niższa? To jest tak, że zarówno ten model wczesnego zakupu, jak i ten zakup last minute może okazać się bardzo atrakcyjny. Hotele i ich strategia sprzedaży uległa takiej fantastycznej z punktu widzenia klienta ewolucji w ciągu ostatnich lat, że i w jednym i w drugim przypadku możemy liczyć na świetny deal. Zresztą z myślą o takich klientach kreujemy dodatkowe produkty, aplikacje, które służą do rezerwacji hoteli w ostatniej chwili, bądź też portale tak jak Deals, które pozwalają uzyskać rabat do 50%. No to już jest dużo. Właśnie, pan mówi, jesteśmy, no. Nie wiem, czy my pana przedstawiliśmy. Bardzo przepraszamy. Dobrze, spokojnie, pan prezes. Ja chciałem tylko zapytać, czy Polaków już stać na taką turystykę hotelową? A to jest bardzo fajne pytanie, to jest świetne pytanie, bo mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju stereotypem, który staramy się uśmiercić, mianowicie pamiętają Państwo na pewno, jaka aura luksusu kiedyś otaczała restauracje. Teraz już nie sposób o tym mówić i z hotelami dzieje się to samo. Ja gorąco polecam sprawdzenie w procesie rezerwacji hotelu i nie przyglądanie się tylko hotelom jedno, dwu, trzygwiazdkowym, bo w tej samej cenie, w tej samej lokalizacji można trafić rewelacyjny hotel 4-5-gwiazdkowy. Potwierdzamy. My w dniu zdjęć, w obecności również pana prezesa, podpytywaliśmy o te ceny, będąc panie pewni... Pan prezes, pan dyrektor, ale pana Beczka jest. To się że te noclegi to będzie jakaś niewyobrażalna kwota do zapłacenia. Okazuje się, że właśnie za pośrednictwem internetu to są naprawdę bardzo przystępne ceny, które często są podobne do na przykład cen w pensjonatach, tak, czy jakichś innych tego typu obiektach noclegowych. Tak jest, nic, tylko podróżować. Tak jest.